Dobry wieczór moi drodzy, to nie, nie ma tak dobrze, żebyście mnie uniknęli dzisiaj. Witam w, so, w sobotę, 23 stycznia. Dzisiaj zapra zapraszam na live, który będzie o 21.00. Zaraz, że zapomniałem niestety wcześniej, przepraszam. Ale moi drodzy, obudziłem się dzisiaj rano i przypomniało mi się stare chińskie powiedzenie... Obyście żyli w ciekawych czasach. No, przekleństwo w zasadzie. Niepowiedzenie. I powiem tak, w świetle tego, co się niedawno wydarzyło, pomyślałem sobie, że strasznie byłoby miło, gdybym tak zasnął jak niedźwiedź na kilka miesięcy i obudził się w innej rzeczywistości jak. Yy, nie byłoby już yy, Peking Joe. Nieważne, czy byłby. Donald, czy byłoby wojsko, czy byłoby cokolwiek innego, tylko żeby już nie było tego koszmaru, który jest w tej chwili. I, no ale niestety, nie, nie, nie da się, trzeba, trzeba żyć dalej. I przypomniało mi się, jak ktoś, napisał, ktoś mi napisał parę dni temu w komentarzu no i po wszystkim, nadchodzi nowy porządek świata. No ja odpisałem, to także dla tych, którzy mówią, że ja się poddaję. Nie, nie, nie. To zależy od nas, dość tego fatalizmu. Od nas zależy, czy porządek nowy nadejdzie, czy nie nadejdzie. I y, ci tam na górze mogą sobie mówić, co chcą. Ja nie mówię oczywiście o Panu Bogu, tylko o tych, y, którzy nami y, usiłują zarządzać, no w tej chwili zarządzają, ale nowy porządek musi się rozpać, rozpaść pod y, wpływem oddolnego nacisku tym razem. Więc nie ma w ogóle o czym, o czym mówić. No z, nowy, z nowych rzeczy, słuchajcie, to. Y, Zmarł Larry King, 87 lat, legenda. Chory był na koronawirusa. Od miesiąca był prawie w szpitalu. Jestem ciekaw, czy mu podano też szczepionkę. Bardzo prawdopodobne, bo tutaj od razu, od razu mi się nasuwa materiał, który dostałem, który dostałem dzisiaj. Ja cały czas Wam bardzo dziękuję za wszystko, co mi przysyłacie, bo to już naprawdę są bardzo cenne informacje. Bardzo, bardzo dużo dostaję fajnych rzeczy od Mariusza, od Karola, od Alicji. No, Fragles się uaktywniła bardzo mocno. Teraz dużo fajnych, dużo naprawdę niezłych rzeczy wysyła na Telegramie i to jest, to jest świetne. Dziękuję, pewnie dziękujemy wszyscy, bo to idzie przecież nie tylko do mnie, tylko do wszystkich. Ja to też się staram rozsyłać. I przesłała, przesłała wiadomość, którą wrzucił Vincent Kennedy. Dotyczyło to, dotyczyło to bardzo znanego, najbardziej znanego po Babylufie, bejsbolisty czarnego, tym razem, który, który, no, legenda Hank Aaron zmarł w wieku 86 lat. I słuchajcie, żeby było śmiesznie, niedawno, bardzo niedawno temu, była informacja, była informacja że Hank Aaron został w wieku 87 lat zaszczepiony przeciwko COVID i to była, i to była informacja sprzed no dosłownie troszeczkę, troszeczkę wcześniejsza 17 dni temu tak Hangaron z Hall of Fame został zaszczepiony przeciwko COVID w klinice w Atlanta we wtorek ma nadzieję, że jego gotowość na otrzymanie szczepionki COVID zainspiruje czarnych Amerykanów, żeby to robić. No więc chyba już nie będzie inspirowała, bo dwa tygodnie później zmarł. Przypadek? Nie sądzę. Ci, którzy wiedzą, co ja sądzę na temat szczepionki, to, to szczepionek w ogóle, a tej szczepionki, zresztą to żadna szczepionka, to nie jest szczepionka, umówmy się. To jest jakiś tam genetyczny, genetyczny melanż, który nam usiłuje ją władować w żyły i nie ma to wiele wspólnego ze, ze szczepionką. No i oczywiście do łez mnie wzruszy, wzruszyła też tutaj od Fragle Dostałem moja ulubi, ulubiona gubernator, gubernator Michigan, Gretchen Whitmer, otworzyła e, restaurację w, w, w Michigan poza zaprzysiężeniu Bidena. No i tutaj bardzo sympatyczne, sympatyczne są komenta komentarze. Czy ona chce zabić ich wszystkich? No bo jak Trump chciał otwarcia, to oni właśnie mówili wszyscy, że. A, a Greczen, która jak, 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 się, jak mówiono, zamknęła cały stan, otworzyła go tylko dla swojego męża, żeby sobie mógł spokojnie żeglować po jeziorach. Skwapliwie, skwapliwie w tej chwili otworzyła restauracje, ponieważ no jak Biden został zaprzysiężony, to już nic nie grozi. I słuchajcie, to się zgadza z tym, co ja mówiłem parę miesięcy temu, że pandemia na świecie zacznie wygasać po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Mówiłem, że jak Donald Trump zostanie prezydentem, to natychmiast się skończy. No przy Joe Bidenie pewnie będzie troszeczkę dłużej, bo jeszcze muszą w, w, zarobić swoje lub wyłożyć swoje, jakby ktoś firmy, wolał, firmy farmaceutyczne. I też tutaj ciekawa, ciekawa, ciekawa rzecz, bo właśnie niedawno, niedawno Biden w kampanii mówił, też tweetował. Mamy 8 miesięcy pandemii, Donald Trump wciąż nie ma planu na opanowanie wirusa. A wczoraj bodajże albo dzisiaj zatweetował nic nie możemy zrobić, żeby zmienić trajektorię wzrost pandemii w ciągu najbliższych miesięcy. Ci idioci naprawdę myślą, że ludzie mają tak krótką pamięć, znaczy ludzie mają krótką pamięć, ale internet nie zapomina i wszystko można wyciągnąć i użyć we właściwym y, czasie. I słuchajcie, no teraz tutaj informacja, która no, może zmartwić tych, którzy y, no, czekają, że, że tak jak ja powiedziałem kosmici y, za nas załatwią sprawę. Czołowy doradca prezydenta Trumpa y, powiedział przed wczoraj, że spodziewa się, że prezydent Trump zostanie narodowym liderem walki na rzecz y, systemu, systemu y, wolnego systemu wyborczego jedności, integralności systemu wybor, wyborczego w nadchodzących miesiącach. I mm, Miller leciał z, z samolotem Air Force One, z Trumpem na <laughs> jego rodziną w ostatnim locie z Florydy, z Waszyngtonu na Florydę, więc myślę, że jest dobrze poinformowany, po, poinformowanym człowiekiem. I on powiedział, że on nie wie, czy, czy Donald Trump będzie startował w 2024 na prezydenta. Natomiast powiedział, że na pewno ich najbliższym celem jest e, Zwycięstwo w Izbie Gmin, znaczy w Izbie Gmin, przepraszam, w Izbie Niższej Kongresu i w Senacie w 2022 roku, żeby upewnić się, że szaleństwo demokratów się skończy. No tutaj jeszcze nie będę martwił tych, którzy, którzy powtarzają, że za 2-3 miesiące wszystko się zmieni. Daj, daj Panie Boże, żeby się zmieniło. Naprawdę. Ja jestem pierwszym człowiekiem, który będzie mówił, będzie, będzie skakał do góry z radości. Ja go budzę się pewnego dnia i, 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 i dojdę rano do laptopa i otworzę, albo gdzieś jakieś alarmy mi się uruchomią i e, obudzi mnie o godzinie drugiej w nocy informacja, że e, odbiliśmy Waszyngton. Będę najszczęśliwszym człowiekiem prawie, e, no pewnie po, poza, w tym momencie byłoby Donaldem e, J. Trumpem e, na świecie, ale. Dopiero, dopiero wtedy. Teraz praca, praca, jeszcze raz praca, praca u podstaw. No, fajna rzecz się wydarzyła, wydarzyła słuchajcie, w, w republikańska, republikańska senator, pani, pani, listrzenej, która, która z Wyoming, która no bardzo negatywnie się odnosiła ostatnimi czasy do Trumpa i była jedną z tych osób, które naciskały, żeby się wycofał. I ona powiedziała, że głosowała za impeachmentem Trumpa i powiedziała, że on, on nie reprezentuje ich głosów, no więc członkowie komitetu, anonimowego komitetu wyborców w Wyoming, stanu Wyoming, powiedzieli, że żeby się zrezygnowała, ponieważ nie reprezentuje ich głosów. I jest w tym niestety bardzo dużo racji. Co więcej, słuchajcie, z ciekawych, z ciekawych rzeczy, no okazuje się, że, że bardziej bardziej pomaga polityka, polityka Trumpa, która no w najwyraźniej jest poddana rewizji przez Bidena, może najdłużej funkcjonować albo nawet całkowicie w Azji, ponieważ kraje, które są wokół Chin. I z którymi Trump nawiązał bardzo mocny sojusz obronny, można powiedzieć troszkę zaczepny, obronny wobec Chin, żeby je powstrzymać, typu Korea, typu Japonia, bardzo mocno nastają na zachowanie, zachowanie umów, które były wcześniej, czyli traktowanie Chin w dalszym ciągu jako wroga, potencjalnego agresora, a to jednak jest też licząca się potęga i gospodarcza, i y, polityczna. Umówmy się, że Chiny, Indie, Pakistan, y, Japonia, Korea, to, to się uzbiera no, 2 miliardy ludzi. Bez, bez mała. I to jest zdecydowanie, to, według mnie, no, powinni mieć siłę nacisku większą niż mają, y, niż mają Chiny, bo więcej głosów mają. Więc to powinno być ok, czyli. Te umowy indo-pacyficzne są obowiązujące i zasady, które tam wyznaczył i kierunki, które wyznaczył Donald Trump, muszą przetrwać. Z przykrych rzeczy, które pokazują, jak bezczelne są te KI uchwały, zuchwałe, no mieszkaniec północnej Karoliny, Statesville, dostał 11 tysięcy dolarów grzywny która zwiększa się o 50 dolarów każdego dnia, dlatego że nie chce zdjąć z dachu swojego warsztatu samochodowego olbrzymiej flagi, olbrzymia flaga rzeczywiście amerykańska, która tam łobocze. I zobaczcie, co, co się dzieje. W Stanach Zjednoczonych, kraju, który jest niezwykle dumny ze swojej flagi i, i to jest jeden, jeden z największych skarbów narodowych, państwo lub stan ściga... Obywatela za to, że wywiesił flagę niezgodnie z jakimiś tam przepisami po prostu. Pewnie jakby kubańską wywalił albo chińską, to by im nie przeszkadzało. Teraz tak. Impeachment Bidena, bo, bo nowa kongresmen amerykańska, republikańska Marjorie Tyler Green wystąpiła z impeachmentem, złożyła, złożyła wniosek o impeachment Bidena, i teraz tylko pytanie: czy to, aby nie jest na rękę w tym momencie demokratom? Bo ja parę miesięcy temu mówiłem, że tak naprawdę po przysiężeniu dla nich impeachment Bidena, a gdyby jeszcze Republikanie go pomogli przeprowadzić, byłby fantastyczny, bo Kamala Harris od razu zostaje prezydentem. Dla nich im, im już Biden jest niepotrzebny kompletnie. Chyba, że są jakieś wewnętrzne rozgrywki wśród demokratów, ale wydaje mi się, że lewacka frakcja tam wygrała. I, i Biden w tym momencie jest już zbędny. Stąd też manifestacje zadymy w Portland. Antifa, Antifa domaga się wywalenia starego białego człowieka jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ewidentnie chcą zrobić miejsce dla Kamali Harris. I słuchajcie mm, też istotna też istotna sprawa tutaj przyszło przyszło, przyszło, w, tej, przyszło w tej chwili tak naprawdę y, do mnie moment zaraz mi się powinno otworzyć zaraz Texas Texas pozywa mm, Teksas pozywa administrację Bidena, szybko idzie, słuchajcie, szybko idzie. Teksas pozywa administrację Bidena o za za, za, za w sprawie nakazu wstrzymania deportacji. bo oni zmieni Biden podpisał te rozkazy ustawodawcze, które zmieniają zasady traktowania, traktowania nielegalnych imigrantów, tych, którzy zostali złapani, złapani zatrzymani na, na granicy. I właśnie stan Teksas już w piątek pozwał administrację Bidena w związku z tym memorandum zawieszającym deportację nielegalnych cudzoziemców. Yy, czyli, no, była jak uzasadnienie, że pierwszego dnia administracja Bidena odrzuciła uchwalone przez Kongres prawa imigracyjne i zawiesiła usuwanie nielegalnych cudzoziemców yy, i tak dalej, i tak dalej. To będę to omawiał w następnych dniach, to jest, istot to jest bardzo istotne, ale zobaczcie, zobaczcie, cały czas dzieją się intrygujące rzeczy i teraz ja odnoszę takie wrażenie oczywiście, oczywiście bo ktoś mi zadał pytanie, kto, kto tak naprawdę zarządza wojskiem, które jest w Waszyngtonie. To się okaże. W każdym razie wygląda, gdybym ja miał to oceniać bezstronnie, no ja nie jestem bezstronny, ale gdybym miał to oceniać bezstronnie, to wydawałoby się jakby Biden był zakładnikiem wojska w tej chwili w Waszyngtonie. Walszyngton jest, jest miastem oblężonym. Nie można się tam spokojnie przemieszczać. W pewnym sensie wydaje się, że administracja albo, albo chroni się tym wojskiem, albo, albo jest po prostu oblężona przez wojsko. Naprawdę trudno dzisiaj zawyrokować, co jest prawdą. Mocno jest nie tak. A to, to nie ulega wątpliwości. Takiej sytuacji w Stanach Zjednoczonych nie było nigdy, jak jest, jaka jest w tej chwili. Myślę, że najbliższe dni, najbliższe tygodnie pokażą, co nie zwalnia nas z obowiązku z potrzeby pracy tutaj w Polsce, bo dzieje się bardzo dużo rzeczy i od poniedziałku więcej będzie polskiej polityki w moich, w moich programach, aczkolwiek nie mam najmniejszego zamiaru. Zaniedbywać sprawy amerykańskie, Być może będą się ukazywały dwa odcinki: jeden polski, jeden amerykański lub taki międzynarodowy. Prośba do Was: zrzutka, donaty, wspomożenie kanału. O tym będę mówił dzisiaj na prawie, bo tam ktoś mi na, parę osób napisało takie dziwne rzeczy i, i, i też będę o tym mówił. Zapraszam dzisiaj na prawie. Prawie, prawie, czyli moje odpowiedzi na Wasze pytania. Moje życie, ja. Moje rady, jak będziecie potrzebowali ich jakikol jakikolwiek, yy, niezwiązane z polityką, ale oczywiście, jak będą pytania o politykę, to też nie będę się yy, uchylał. Do zobaczenia, moi drodzy, do usłyszenia dzisiaj o 21:00. Yy, czasu polskiego zobaczymy. No, yy, muszę przestać robić takie długie live, y, bo to jest przegięcie. Myślę, że dwie godziny to jest absolutnie najdłużej, co można zrobić, a myślę, że powinno być 60 do 90 minut. Yy, i pewnie jutro, na pewno jutro okaże się następny odcinek 1984, bo to już stała w tej chwili seria, cykl. Dopóki będziemy żyli, dopóki świat będzie szedł w kierunku tego, co Orel opisał w książce 1984, to ten cykl będzie kontynuowany. Na razie do usłyszenia, do zobaczenia.